Jestem ogromnie rad, że po raz pierwszy od prawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim. Nasza dzisiejsza odprawa jest zatem doskonałym momentem do podkreślenia, jak ważną rolę odgrywa NATO w budowaniu bezpieczeństwa Europy i jej otoczenia strategicznego oraz dla wzmacniania relacji transatlantyckich. Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony sojuszu. Jednocześnie Polska będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna czy Europejski Fundusz Obronny. Za ten wysiłek szczególnie dziękuję całemu Wojsku Polskiemu i wszystkim pracownikom cywilnym. Dziękuję bardzo.